Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS Sieradz oferuje kursy prawa jazdy kategorii B, C, D i C plus E. Prowadzimy także szkolenia dla kierowców zawodowych, szkolenia okresowe i kursy kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej. Uwaga! Egzamin na kategorię D WORD Sieradz przeprowadza naszym autokarem szkoleniowym Autosan Lider. Wysoka zdawalność egzaminów na prawo jazdy oraz zadowolenie naszych kursantów z przeprowadzonych kursów świadczą o wysokim poziomie szkolenia oraz wygodnych i promocyjnych warunkach odpłatności za szkolenia. Zapraszamy do ośrodka ulica Wojska Polskiego 63 Zajezdnia lub do biura na dworcu PKS. Telefon 43 826 63 21 lub 508 062 911. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza Panie na zajęcia w dwóch formach. Zajęcia z gimnastyki usprawniającej, które odbywają się dwa razy w tygodniu, wtorek godzina 17.30, czwartek godzina 17.30. Zajęcia dla osób z nadwagą z basenem, które odbywają się dwa razy w tygodniu, wtorek godzina 19.00, czwartek godzina 19.00. Basen środa godzina 18.00. Na zajęciach miła koleżeńska atmosfera. Ponadto dla uczestników obu form zajęć organizowane są wyjazdy do wód termalnych do Uniejowa raz w miesiącu. Zapraszamy! Karolina Mizerska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Sieradzkiej TV Media. Dziś zobaczą Państwo 9. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2016. Wymiana dobrych praktyk. Konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. 30 listopada zbiera się komisja. Kolejne etapy remontu sieradzkiego Jagiellończyka. To jest budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków. Zmodernizowano plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Dajemy do dyspozycji mieszkańcom. Spotkanie grupy Tubon na Politechnice Łódzkiej. Survival Wrack Race w Łasku. My lubimy to po prostu. W Łodzi przez dwa dni trwały dyskusje, prelekcje i szeroko pojęta integracja środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych, a to za sprawą 9. edycji Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2016. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2016 to wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim integrację regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych. Spotkanie, wymiana opinii, wymiana dobrych praktyk, zwrócenie uwagi na niedociągnięcia, problemy, ich sygnalizowanie. To spotkanie właściwie trzech środowisk. Z jednej strony spotykamy się z nauką, z uczelniami, politechnikami, uniwersytetem po to, by słuchać, jak organizować firmy z jednej strony, a z drugiej strony jak wprowadzać innowacje, czym dysponują i co proponują naukowcy przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy z jednej strony mogą usłyszeć o nowych technologiach czy nowym pomyśle na organizację działań biznesowych, a z drugiej strony spotykają się w swoim środowisku, wymieniają opiniami, poznają dobre praktyki, przyglądają się tym, którzy rozwijają swoje firmy i szukają inspiracji na przyszłość. Trzecie gremium to samorządowcy, którzy przygotowują tereny inwestycyjne, warunki dla biznesu, którzy
pomagają firmom znaleźć swoje miejsce, pokonywać bariery administracyjne i wspierać tych, którzy u nich już funkcjonują, a też przyciągać nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. W tegorocznej 9. edycji głównym tematem stała się przedsiębiorcza Europa, szanse, wyzwania, zagrożenia. W tych dyskusjach uczestniczyli m.in. wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Jan Krzysztof Bielecki, Marek Belka, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. Forum rozpoczęła sesja inauguracyjna pod tytułem Polska, Europa i świat w obliczu zmian społeczno-gospodarczych. Z udziałem wybitnego gościa Jana Brzezińskiego, republikanina, eksperta do spraw amerykańskiej polityki zagranicznej i spraw wojskowych. Jan Brzeziński, gość specjalny 9. Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2016, uspokajał Europejczyków po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zaczekajmy na wybór administracji nowego prezydenta, mówił na konferencji prasowej w trakcie forum. Podczas wykładu ostrzegał natomiast przed ekspansywną polityką Rosji. W trakcie dyskusji rozmawiali byli premierzy, m.in. Jan Krzysztof Bielecki, prezes Rady Ministrów w 1991 roku, o sprawach polskiej gospodarki i sytuacji geopolitycznej Europy. Świata. Jeśli przyjmiemy założenie, że od czasu kryzysu, czyli już właściwie od 8 lat, żeglujemy po takich nieprzewidywalnych wodach, gdzie mapy za bardzo nie działają, gdzie banki centralne, które nigdy nie będą lekarzami gospodarki, żebyście to Państwo wiedzieli, nawet gdyby największa świętość mówiła co innego, banki centralne tylko mogą kupować czas i mogą być takim lekarzem stabilizującym zdrowie pacjenta, a nie generalnym naprawczym. Jeżeli ten proces trwa 8 lat i teraz jest on politycznie, o czym mówił Jan Brzeziński przed chwilą, politycznie jest wzmocniony, no to znaczy, że pewne procesy nieprzewidywalności, jak to się pięknie po angielsku niepewności mówi, rosną. Oczywiście zmiany, które tutaj dzisiaj omawialiśmy, światowe, europejskie, mają znaczenie i Polska w tym kontekście będzie mogła odgrywać dalej istotną rolę, kiedy będzie silnym państwem. Silne państwo będzie wtedy, kiedy będzie silna gospodarka, ale kiedy będą przede wszystkim silni przedsiębiorcy. I to, co mówiła też pani prezydent, od 25 lat nie udało się zniszczyć przedsiębiorczości w Polsce. Mimo wielu obietnic poprawy jakości prowadzenia biznesu, to tak naprawdę z roku na rok jednak ten możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest coraz bardziej ograniczona lub trudna z wielu przyczyn, których oczywiście nie będziemy dzisiaj szeroko omawiać. Ale w kontekście tego, co mówił pan premier, istotna jest presja fiskalna. Presja fiskalna, która w Polsce w tej chwili zaczyna przybierać się rozmiary już bardzo dużego zagrożenia dla przedsiębiorców. Po prostu poluzowanie polityki wydatkowej, czyli brak dyscypliny finansów publicznych, powoduje, że należy szukać nowych źródeł finansowania. Ciągle zmieniająca się sytuacja rynkowa to problem, z którym borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Na forum mogły one znaleźć odpowiedzi, jak sobie z tym radzić. Świadczy o tym zainteresowanie właśnie przedsiębiorców. To ludzie konkretni, którzy nie lubią tracić czasu, przyjeżdżają tutaj, by znaleźć pomysł dla swojej firmy, by dowiedzieć się czegoś o funduszach unijnych, zobaczyć, co dzieje się w Europie czy w świecie, jakie trendy gospodarcze czy technologie można przewidywać w najbliższej przyszłości, czy modyfikować firmę, czy ją rozwijać, czy stabilizować. To ważne odpowiedzi właśnie dla przedsiębiorców, dające szansę na
rozwój. Przez dwa dni w ramach tego wydarzenia odbyło się kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych, które przede wszystkim promowały innowacje w biznesie oraz integrowały środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe. Jednym z ważniejszych elementów Europejskiego Forum Gospodarczego była gala Mocni w Biznesie, w trakcie której wręczono nagrody gospodarcze województwa łódzkiego w kategoriach Nagroda Publiczności, Nagroda Dynamika Eksportu, Nagroda Startup, Nagroda Unijny Projekt z Potencjałem oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego. W 9. Europejskim Forum Gospodarczym wzięło udział około 2300 gości. Na obszerniejszą relację z forum zapraszamy już w przyszłym tygodniu. Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił już drugi konkurs na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. O szczegółach tego konkursu rozmawialiśmy z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem. Panie marszałku, w Sieradzu już jakiś czas nie mamy dyrektora szpitala. Co nowego w tej sprawie na ten moment pan marszałek mógłby nam powiedzieć? Jesteśmy w trakcie ponowionego konkursu. 30 listopada zbiera się komisja. Mam nadzieję, że to będzie ten dzień, w którym wyłonimy przyszłego dyrektora. Będą zweryfikowane pod względem formalnym oferty, przesłuchanie przez komisję i ta najlepsza propozycja dla sieradzkiego szpitala, który jest niezwykle ważny dla służby zdrowia w województwie, drugi największy wojewódzki szpital. Ta osoba zostanie wybrana z propozycją programu i rozwoju tego miejsca. To szpital, w który chcemy inwestować. Kiedy ewentualnie możemy poznać po otwarciu tych kopert 30 listopada, kiedy będziemy mogli poznać ewentualnie nazwisko dyrektora szpitala? No myślę, że to będzie ten początek grudnia, pierwszy tydzień grudnia. Chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej, skutecznie. Liczę na to, że mamy trzy dobre oferty, z których będzie można wybrać osobę w odpowiedzialny sposób prowadzącą szpital w Sieradzu. Trwa remont pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. O tym, co zostało zrobione, jakie są plany i potrzeby, rozmawialiśmy z dyrektorem placówki Grzegorzem Pietruchą. Panie dyrektorze, tak potocznie myślę, że się pani obrazi. Jesteśmy przed Jagiellończykiem. Liceum wyjątkowo zacnym i znanym nie tylko w naszym mieście, ale i w regionie, do którego uczęszcza aktualnie ponad 500 osób, szanowni państwo, nie tylko z miasta, ale i z całego regionu sieradzkiego i nawet ciut dalej. Widać kolejną inwestycję, ostatnią, o ile pamiętam, panie dyrektorze, to była wymiana okien. Tak, wymiana okien w roku 2010, z tego co pamiętam, i teraz mamy kolejną inwestycję, to może wielkie słowo, no, jest to mniejsza inwestycja niż ta wymiana okien. Jest to renowacja, jak państwo widzicie, tego budynku, który jest tutaj przed nami. To jest budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. I w związku z tym mogliśmy ubiegać się w Urzędzie Marszałkowskim o środki na konserwację właśnie takich budynków. Uzyskaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego po rozstrzygnięciu konkursu projektu 60 tysięcy złotych. Ale ponieważ no, całość tych renowacji jest na wyższą kwotę, bo to jest 199 tysięcy 100 zł, czyli prawie 200 tysięcy złotych. Mówię o tej części, którą państwo tutaj w tej chwili widzicie, szkoły. Więc do tych 200 tysięcy, czyli ponad 140 tysięcy dołożyło nam Starostwo Powiatowe w Sieradzu, za co w tej chwili no, chciałbym tutaj, korzystając z okazji, serdecznie podziękować, bo to są rzeczywiście spore środki. A dodatkowo jeszcze otrzymamy środki z naszego organu prowadzącego, ze starostwa, na malowanie tej części drugiej, której tu w tej chwili nie widać. To jest to druga część szkoły, my ją mówimy nowa część szkoły, bo ona była zbudowana w 1968 roku. To może dla młodych ludzi to już nie jest nowe, ale w stosunku do tego budynku, który państwo widzicie, to tamta część jest nową częścią i tam koszt tego to jest 86 tysięcy i też tutaj liczymy na środki z naszego organu prowadzącego, także nam się uda to wszystko już niedługo domknąć, za kilka dni. Panie dyrektorze, stoimy w tle, piękny budynek liceum, no i rusztowania, bardzo dużo tych rusztowań. Rozumiem, że będzie prowadzona jakaś konkretna konserwacja czy prace
malarskiej, nie tylko, na elewacji zewnętrznej. Czy byłym absolwentom liceum będzie dalej kojarzyło się z tym właśnie kolorem, który ja osobiście pamiętam od lat? No zdecydowanie tak. Chciałbym Państwa poinformować, że pracę nadzoruje konserwator zabytków i między innymi również to, jaki będzie kolor naszej szkoły, ta elewacja zewnętrzna, to też zależy właśnie od tego, co ustali pani konserwator. Tutaj muszę powiedzieć, że współpraca przebiega bardzo rzeczowo i konkretnie. Otrzymujemy wsparcie fachowe od pani konserwator i myślę, że ten kolor, który za chwileczkę Państwo tutaj zobaczycie za kilka dni, będzie pięknym kolorem. W ogóle myślę, że budynek naszej szkoły jest jednym z ciekawszych budynków w naszym mieście i warto dbać o coś tak ładnego i pięknego, bo to cieszy oko, a jak powiedział jeden z rodziców kiedyś na spotkaniu Rady Rodziców, panie dyrektorze, piękno wychowuje, tak? Także jak uczeń jest w otoczeniu naprawdę ładnych rzeczy, a jest przez kilka godzin dziennie, czyli przez kawał swojego życia i obcuje z czymś, co jest estetyczne, ładne, zdrowe i wygodne, to też go kształtuje w jakiś sposób. I myślę, że o to też warto walczyć. A poza tym chodzi też o konserwację tego budynku, żeby nie niszczał, bo to są jednak tynki, farba, naprawa również rur, kanalizacji tej takiej, która odprowadza tutaj deszczówkę. Więc to jest jakby kompleksowa czynność tutaj. Panie dyrektorze, zauważyłem również pracę, i to dosyć poważne, z jednej strony budynku ziemne. Na czym te prace polegają, czy mają służyć? Znaczy jedna część szkoły, dokładnie jeden fragment wzdłuż ściany. Chcemy położyć izolację, ponieważ nam się przedostaje woda do piwnic i gdzieś tam wchodzi wilgoć i chcielibyśmy właśnie to zaizolować bardzo dobrze. Mówimy oczywiście o tej starej części szkoły, to są fundamenty z roku 23. No, w roku 1923 była inna technologia w ogóle budowania budynków, kładzenia fundamentów. Tam na pewno izolacji nie ma i nie było i w tej chwili trzeba ją tutaj położyć i we fragmencie, na tyle, ile nam pozwalają środki finansowe, chcemy taką izolację zrobić. Myślę też również warto o tym powiedzieć, bo solidnie nam to wszystko w tej chwili tutaj robi, nie mamy z nimi najmniejszych problemów, ani oni też z nami. Także ta współpraca jest ważna i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Potrzeby są zdecydowanie większe, na pewno. Chciałem się zapytać, czy planujecie Państwo w kolejnych etapach, w kolejnych latach dalsze prace i na czym one będą polegały? Chcielibyśmy zrobić właśnie taką izolację tych fundamentów na całej, powiedzmy, długości budynku, zarówno w tej starej części, jak i w tej nowej. To są już naprawdę duże koszty, bo to są specjalistyczne firmy i to wymaga rzeczywiście prac, no, takich ziemnych, grubych prac. No i marzy nam się również, to byłaby już też jakaś duża sprawa i na duże środki, wymiana centralnego ogrzewania w środku, tak, bo mamy to centralne ogrzewanie jeszcze z lat 60. i rzeczywiście należałoby to wszystko wymienić, zmodernizować, zrobić nowoczesne. No potrzeby są duże, ale myślę, że to stopniowo się uda wszystko jakoś tam zrealizować. Pamiętajmy też o tym, no, że środki finansowe naszego powiatu też nie są jakieś takie nieskończone i to też wymaga jakiejś racjonalności i tutaj trzeba do tego pokornie podchodzić. Aczkolwiek no, to nas nie zwalnia z tego, żeby nie cisnąć, nie starać się, nie pisać projektów, tak jak teraz napisaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego, takie środki dostaliśmy. Trzeba być cierpliwym i robić swoje. Wiem, że również w środku coś dobrego w ostatnim czasie się zadziało. Tak, ta konserwacja obejmuje również malowanie czy konserwację pomieszczeń od wewnątrz, w starej części szkoły. Będą wymalowane wszystkie sale lekcyjne, czy są już wymalowane w większości i korytarze. Tak? Mówię o tej starej części szkoły, także tutaj też muszę myśleć, że Państwo za chwileczkę muszą z kamerą tam wejść i zobaczyć, jak te sale po takiej konserwacji wyglądają. Korzystając z okazji, panie dyrektorze, odejdę troszeczkę od remontów i inwestycji. Chciałem przejść, pogratulować, bo w sumie nie mieliśmy okazji, kolejny raz 100% zdawalności na maturze. I to jest już kolejny raz, któryś rok z rzędu Państwo osiągacie taki wynik, ale chciałem zapytać o Państwa taką opinię i Pana opinię w perspektywie tych zmian, które nas czekają w oświacie. Ja wiem, że jeszcze jest za wcześnie, nie ma jeszcze ustawy, nie ma aktów wykonawczych do tego, i chyba mimo wszystko no, wymaga to dużo spokoju z naszej strony. Ale czy Wy jako nauczyciele, jako dyrektor szkoły już powoli przygotowujecie się do tej zmiany? Znaczy, w tej chwili się przeglądamy, bo myślę, że ta zmiana, jeżeli będzie wprowadzona, a wszystko na to wskazuje, że będzie, jest w tej chwili przygotowany projekt prawa oświatowego, który wszystkie te zmiany tam są zapisane i
i on będzie najprawdopodobniej wejdzie w życie od 1 stycznia. Także od września już te zmiany nastąpią w szkołach podstawowych, jest to wygaszanie gimnazjów, a do nas te zmiany, czy do nas, do liceów i do techników przyjdą dopiero za kilka lat. Na pewno jest niepokój w środowisku, to widać. U nas w szkole jakby mniejszy, bo w sumie można powiedzieć, że możemy się cieszyć, bo będziemy mieli 4 lata liceum, a nie 3. No aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że to jest zespół naczyń połączonych i to, co się wydarzy w szkole na poziomie 3, czyli w gimnazjum, czy ewentualnie w szkole podstawowej teraz, która będzie tej 8-letniej, ma duże znaczenie, bo jednak to chodzi o kształcenie młodzieży i teraz to, jak dobrze przygotowany uczeń przyjdzie do nas, też będzie miał dla nas wielkie znaczenie, czy będziemy go potrafić dobrze przygotować do tego bardzo ważnego egzaminu maturalnego. A co do wyników egzaminów maturalnych, to rzeczywiście ta zdawalność jest 100%, ale to jest taki wskaźnik ilościowy. Zdecydowanie bardziej wartościowe jest dla nas to, że ten wskaźnik jakościowy, czyli jak maturę ci maturzyści nasi zdają, to nas bardzo cieszy. A chyba najbardziej mnie osobiście cieszy taki wskaźnik, o którym się może mało mówi, to jest edukacyjna wartość dodana. To jest taki wskaźnik, który pokazuje przyrost wiedzy ucznia w stosunku do tego, w stosunku do wejścia i wyjścia. Także on wchodzi po gimnazjum, jest oceniony wynikiem gimnazjalnym, czy zmierzony wynikiem gimnazjalnym i świadectwem gimnazjalnym, a i wychodząc z liceum jest zmierzony świadectwem ukończenia szkoły liceum i świadectwem maturalnym. Tak? I są specjalne takie metody naukowe, robi to Centralna Komisja Egzaminacyjna i ten wskaźnik, jeżeli jest dodatni, mocno dodatni, no to pokazuje, że wszedł uczeń, powiedzmy, bardzo dobry, a wyszedł jeszcze lepszy. Tak? I to nas rzeczywiście bardzo cieszy, bo to pokazuje, że tam taką pracę, tak? bo to, że u nas wyniki są rzeczywiście mocne, no to też ktoś może powiedzieć, no macie dobrych uczniów na wejściu, to macie też dobre wyniki. Ale niewiele szkół ma właśnie tą edukacyjną wartość dodaną tak wysoką jak nasza. I to nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Zakończyła się modernizacja placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Więcej szczegółów o tym przedsięwzięciu opowie prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Panie prezydencie, zakończył się świeżo remont placu Piłsudskiego. Sporo różnego rodzaju dyskusji było, czy ten remont powinien się odbywać, czy nie, ale z tego, co widzimy, wygląda tak, jak wygląda. Pojawiły się ławeczki nawet dla osób niepełnosprawnych. Proszę mi powiedzieć, co dalej? No, dalej to tylko dajemy do dyspozycji mieszkańcom wyremontowany, ładny kawałek miasta. Ale jesteśmy, panie prezydencie, przede dnia gdyby odbioru, bo ten plac jeszcze jest nieodebrany, prawda? Odbiory już się dokonały, już stosowne dokumenty są sporządzone w Urzędzie Miasta. Jedyną czynnością, której musimy dokonać, to po inwentaryzacji geodezyjnej zgłosić ten obiekt wyremontowany w tym kształcie, który jest, do stosownych organów nadzoru. Jak wspomniał Pan, widać, jak plac wygląda. No, samo miejsce, symbolika tego miejsca, pomnik Marszałka Piłsudskiego oraz uroczystości, które tutaj odbywały się, no już wymagały tego, aby to miejsce wyglądało godnie, abyśmy mogli godnie te uroczystości przeżywać. A oprócz tego wyjątkowej chwili, kiedy przeżywamy te uroczystości, to mam nadzieję, że Sieradzanie zaakceptują również to miejsce jako takie miejsce chwilowego odpoczynku w drodze do rynku albo w drodze z rynku sieradzkiego na osiedle. Jak Państwo spojrzycie, wspomniał Pan o ławeczkach, wspomniał Pan o infrastrukturze. Dziś może jeszcze tego tak nie widać. To nie jest pełnia tego, co było w projekcie, dlatego że jeszcze trawa się nie zazieleniła. Ale mam nadzieję, że maj przyszłego roku i uroczystości, które tutaj będą się odbywać, pokażą w pełnej krasie tą przestrzeń wyremontowaną. Już nie mamy się czego wstydzić. A wszystkich mieszkańców Sieradza gorąco zapraszam wieczorem na spacer, bo warto tutaj przyjść i zobaczyć, jak pięknie z tą iluminacją świetlną to miejsce wygląda. Europejskie miejsce. To kolejna inwestycja zakończona, tak jak Pan powiedział, Panie Prezydencie. Porozmawiajmy o kosztach, w związku z tym, w jakiej kwocie ta inwestycja się zamknęła i skąd na ten cel pozyskaliście środki, o ile pozyskiwaliście. Łączny koszt tego działania to około 700 tysięcy złotych i ze względu na to, że jest to zadanie własnej gminy, tutaj nie było programu, w którym moglibyśmy się ubiegać o środki, ale bez względu na to, czy to by było 650, 700 czy 800 tysięcy, to miejsce już wymagało bardzo pilnie naprawy, zmiany wizerunku przez sam szacunek dla samego miejsca, ale również ku pociesze mieszkańców.
Rozumiem, że od dnia dzisiejszego wszystkie uroczystości, większe i mniejsze, czy to państwowe, czy organizowane przez samorządy powiatu, czy miasta, będą odbywały się na placu Józefa Piłsudskiego. No tak, to wszystko, co wymaga stosownej oprawy, oprawy z pewnością tak, chociaż ja chciałbym również, aby rozważyć aspekt taki, na ten temat rozmawialiśmy nawet z panem starostą. Co prawda prace zostały zakończone na placu Piłsudskiego przed 11 listopada i mieliśmy uroczystości przed pomnikiem na ulicy Kościuszki. Może warto czasami sieradzanom w tych takich chwilach podniosłych pokazać miejsca szczególne, które w Sieradzu są, nie tylko plac. Po plac, jaki jest, wszyscy wiedzą. Miejsce, które tutaj jest, może warto czasami uroczystości, może nie aż tak podniosło jak 11 listopada, jak 3 maja, ale mamy uroczystości związane z tryptykiem sieradzkim, to jest zakładnicy, którzy zostali zamordowani, to jest likwidacja getta żydowskiego, to jest tragedia, która się wydarzyła w styczniu, związana z bombardowaniem przez wojska rosyjskie. Radzieckie wtedy miasta Sieradza i tych, którzy zginęli. Może w takich uroczystościach warto pokazywać również miejsca i kultywować tą historię i pokazywać szczególnie młodym ludziom, że nie tylko sam plac Piłsudskiego, ale również są inne miejsca pamięci, a w Sieradzu ich jest sporo. Grupa Tubondzin współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi. Owocem właśnie takiej współpracy były spotkania innowacji i designu na Politechnice Łódzkiej. Studenci Politechniki Łódzkiej wzięli udział w pierwszej edycji spotkań innowacji i designu, organizowanych we współpracy uczelni z grupą Tubondzin. Ideą spotkań innowacji i designu jest synergia nauki i biznesu. Podczas warsztatów, które odbyły się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces projektowania i produkcji płytek ceramicznych, a także jakie możliwości rozwoju, staży i praktyk oferuje firma. Cykl warsztatów ma na celu wskazać studentom, jak ważny jest dla kształtowania ich własnego potencjału transfer wiedzy z sektora nowoczesnego przemysłu do sfery nauki. Dopełnieniem spotkania był kreatywny konkurs dla studentów. Zadaniem uczestników było stworzenie w ciągu 1,5 godziny projektu koncentrującego się wokół haseł Forma, Maszyna, Przyszłość, Innowacja, Budowla Przyszłości. Studenci do dyspozycji mieli artykuły plastyczne, a jedynym ograniczeniem w sposobie ich wykorzystania była wyobraźnia twórców. O główną nagrodę w konkursie wyjazd do Mediolanu na przyszłoroczne targi Salon del Mobile walczyły 42 prace. Pierwsza nagroda została przyznana Magdalenie Szkatulskiej za projekt pod tytułem Budynek Przyszłości – Tunel Czasu Przestrzenny. Spotkania innowacji i designu będą odbywać się cyklicznie zarówno w murach uczelni, jak i w siedzibie firmy. Są efektem objęcia przez grupę Tubondzin mecenatu nauki i architektury Politechniki Łódzkiej. W minioną sobotę w Łasku odbył się 6. finałowy wyścig Ligi Survival Wrack Race pod nazwą Halloween Wrack Story. W rywalizacji udział wzięło 46 załóg walczących zarówno o sobotnie zwycięstwo, jak i o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej za rok 2016. Do oglądania zapraszamy miłośników sportów motorowych i nie tylko. W minioną sobotę na specjalnie przygotowanym torze odbył się ostatni w tym roku 6. finałowy wyścig Ligi Survival Wrack Race pod nazwą Halloween Wrack Story. Udział w nim wzięło 46 ekip z całej Polski. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji było posiadanie jeżdżącego auta bez znaczenia w jakim stanie. Ja już startuję 10 raz. Tutaj Mateusz jest moim wiernym pilotem. 3. raz ze mną startuje i myślę, że to nie jest ostatni raz, bo jest świetny po prostu i dzięki niemu na pewno będziemy mieli lepszy wynik. Świetna zabawa, polecam wszystkim, naprawdę super, sprawdzam, mam nadzieję, że się sprawdzę jako pilot Marcina, jest świetnie, naprawdę polecam. A skąd bierzecie samochody i jak się przygotowujecie do tego wyścigu? To był troszeczkę spontan, ja się nie przygotowałem do tego rajdu osobiście samochodu, poza tym, że wzmocniłem wahacze, bo po prostu korozja by je wyrwała, aczkolwiek jedziemy na spontanie, zupełnym, zabawimy się. Normalnie, kiedy się przygotowuje, to są wzmocnienie przodu, wzmocnienie zawieszenia, podniesienie samochodu, wzmocnienie spodu, żeby tam się nic nie uszkodziło w silniku. Poważne operacje, które zajmują co najmniej miesiąc, dwa takiego normalnego życia, że tak powiem, po pracy, po godzinach. A dzisiaj jedziemy zupełnie dla zabawy, zwykłą serią, jak widać. Także w tym momencie się lepiej bawimy, bo dużo pracy nie włożyłem w ten samochód. Rywalizacja odbywała się na specjalnie wyznaczonym do tego torze nieopodal Wydmu Łaskich. Każda z załóg miała do przejechania 3 wyścigi, po których sumowana była liczba przejechanych okrążeń. Dalej wyłonieni zostali półfinaliści, a na koniec dnia odbył się finał. Tutaj startuję drugi raz z kolei. A dlaczego? No nie wiem, lubimy to po prostu. No,
Dla mnie jest to pasja. Myśmy przyjechali ze Śląska, z Jastrzębia, także kawałek drogi mieliśmy, ale naprawdę tutaj jest super impreza. Właśnie jestem po przejeździe, jak widać moje auto dojechało tutaj o własnych siłach jeszcze. Nie wiem, które miejsce, zaraz idę wszystko zobaczyć. A jak się przygotowujesz do wyścigu? Skąd bierzesz samochód? Samochód kupiłam od kolegi, to jest oczywiście wyzumowane auto. No co, wiadomo, trzeba jakieś tam zawieszenie sobie podnieść, w silniku coś tam pogrzebać. Takie przeróbki, żeby po prostu przetrwało takie ekstremalne warunki. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom i pasjonatom bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do przeprowadzenia i obserwowania wyścigów starych, złomowanych aut. Jest to szósta edycja Survival Drag Race. Czemu wraki? To znaczy tak, pasją zaraziłem się jakieś 3 lata temu, jeżdżę cały czas na wrakach. Jest to fajne, ścigać się każdy by chciał, a nie każdego stać po prostu, żeby się ścigać w profesjonalnych wyścigach. Wraki są taką alternatywą dla prawdziwych wyścigów, czyli za niewielkie koszty, naprawdę fajna i ciekawa impreza, gdzie jest dużo adrenaliny, dużo emocji. A zresztą tak naprawdę to w żadnym wyścigu nie można się pozderzać, pospychać. Na ulicy też tego nie można robić. Tak więc wydaje mi się, że gromadzimy tutaj, że tak powiem, odrobinę Destruction Derby, odrobinę wyścigów terenowych, odrobinę wyścigów, że tak powiem, gdzie samochodami osobowymi się ścigamy. Mieszanka wszystkiego, no to co więcej. A jeszcze parę słów o dzisiejszym wyścigu. Ilu jest uczestników i troszeczkę o zasadach? A więc tak, dzisiejsza edycja to jest ponad 40 zawodników z całej Polski. Mamy tutaj gości z Jeleniej Góry, ze Śląska, Kraków, oczywiście nasze miejscowe drużyny. Są to załogi, które sukcesywnie dołączały po prostu do Survival Drag Race. Odnośnie zasad tej imprezy. A więc tak, impreza, każda załoga ma zapewniony przejazd 10-minutowy, trzykrotny, czyli 3 razy po 10 minut, z tego są kwalifikacje, przechodzi się do półfinałów, po czym jest finał. Jest to edycja finałowa, czyli kończąca cykl 6 edycji, w której to po prostu załogi mają liczone kolejno punkty przez wszystkie edycje, ilość przejechanych okrążeń. Na tej edycji zostanie wyłoniona trójka najlepszych, którzy przez cały rok zebrali najwięcej punktów. Paweł Rygielski, organizator Survival Wrak Race, obiecał, że wyścigi wraków będą dalej odbywały się w Łasku. Dlatego zaprasza już dziś wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji na wiosnę przyszłego roku. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Sklep Tata Meble zaprasza. Sieradz Warszawska 13. W ofercie meble renomowanych firm. U nas znajdziesz wszystko, by wyposażyć swój dom i mieszkanie. W ofercie meble do salonów, jadalni, sypialni i gabinetów. W salonie Tata Meble znajdziesz bogatą ofertę dodatków i akcesoriów, m.in. nowoczesne i stylowe lampy, wazony, misy, podkładki, dekoracje naścienne i wiele, wiele innych. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom. Tata Meble, Sieradz Warszawska. Warszawska 13. Zapraszamy. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szatku oferuje najwyższej jakości wyroby wędliniarskie, piekarskie i garmażeryjne. Tworzone z naturalnych produktów, bez konserwantów i ulepszaczy. Wyjątkowe, niepowtarzalne receptury sprawiają, że wyroby tradycyjnych staropolskich wędlin, wypieki wspaniałego pachnącego pieczywa i ciast w tradycyjnych piecach opalanych drewnem i węglem zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Gminna Spółdzielnia Szadek oferuje niesamowitą symfonię smaków, która jest efektem wyłącznie naturalnych przypraw i tradycyjnego procesu wytwarzania. Nasze wyroby znajdziesz w sklepach na terenie całego regionu. Gminna Spółdzielnia Szadek zaprasza. Zasmakuj się w naszych produktach. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.
Bank Spółdzielczy w Sieradzu, jesteśmy blisko Ciebie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy obsługę finansową przedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym. Udzielamy kredytów, prowadzimy rachunki i lokaty terminowe. Wydajemy karty płatnicze. Posiadamy dostęp do usług za pośrednictwem internetu i telefonu. Pełna oferta na naszej stronie internetowej www.bsieradz.pl. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapraszam na rozmowę z Przemysławem Andrzejakiem, prezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który jest współorganizatorem i partnerem 9. Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2016. Tematem rozmowy był m.in. wpływ takiego wydarzenia, jakim jest forum na gospodarkę naszego regionu. Panie prezesie, drugi dzień forum, bardzo duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i nie tylko, bo również sporo samorządowców. Wspaniała gala, wyróżnienia, laureaci. Proszę mi powiedzieć, dlaczego taki pomysł, skąd ten pomysł i dlaczego akurat w takiej formule robicie forum gospodarcze? Znaczy tak, Europejskie Forum Gospodarcze jest to impreza, która już można powiedzieć wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń, nie mówimy tylko tych wydarzeń regionalnych, ale ogólnopolskich i też międzynarodowych. W tym roku impreza gości przedstawicieli świata biznesu praktycznie z całego świata, tak? Od Filipin, przez Wielką Brytanię, po Stany Zjednoczone. Wielu wspaniałych gości, prelegentów. Dziś ta impreza, to przypomnę, 27 paneli dyskusyjnych, to ponad 100 prelegentów, to 2600 osób zgłoszonych, uczestników w ciągu tych dwóch dni wydarzeń. Europejskie Forum Gospodarcze to taka platforma do spotkań politycznych, do spotkań gospodarczych, do spotkań w kontekście wymiany handlowej. To wiele spotkań B2B, to miejsce, gdzie można znaleźć partnera międzynarodowego do współpracy gospodarczej. To miejsce, gdzie kreują się też pewne nowe pomysły, bo jeżeli chodzi o merytorykę tego wydarzenia, tak? Poza tym można powiedzieć takim okołokonferencyjnym życiem, to w szczególności w tym roku rozmawialiśmy o Brexit, o Europie, o właśnie zakończonych wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo to też będzie mieć wpływ na Europę, patrz Polskę. Dziś eksperci rozmawiają, jaka będzie nowa przyszłość właśnie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, co z NATO. Rozmawialiśmy o CETA, ale rozmawialiśmy też o naszych lokalnych problemach, o starzejącej się Europie. Rozmawialiśmy także o programie 500+. Rozmawialiśmy
mówiliśmy o sukcesji rodzinnej, bo to 25 lat wolnej gospodarki w Polsce, potworzyły się też fortuny rodzinne i teraz nowe pokolenie, dzieci przejmują biznes po rodzicach i rozmawialiśmy o udanych sukcesjach, ale też o nieudanych sukcesjach. Rozmawialiśmy o kobietach w biznesie, rozmawialiśmy także o kwestiach socjalnych, rozmawialiśmy o eksporcie, więc tak naprawdę wszystkie bolączki rozwoju przedsiębiorczości poruszaliśmy, ale poruszaliśmy też te kwestie właśnie pozytywne. Rozmawialiśmy o z punktu widzenia eksportu, jak Polacy dziś, jak polski biznes poradził sobie, przypomnę rok 2015, po raz pierwszy polska przedsiębiorczość więcej wyeksportowała towarów i usług, aniżeli zakupiliśmy. Ten bilans był dodatni na poziomie 5 miliardów euro. Pierwszy raz w historii. 2016 rok pokazuje, że ta tendencja się utrzymuje i możliwe, że ten wynik będzie jeszcze lepszy niż w tamtym roku, więc polski biznes potrafi się poruszać już po świecie, więc rozmawialiśmy o internacjonalizacji przedsiębiorstw, o takich aktywnościach jak Pietrucha Group, niedawno fabryka na Filipinach, o Wieltonie, który świetnie rozwinął się i zrobił genialne akwizycje w Europie, Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania. Rozmawialiśmy o tych sukcesach polskiej przedsiębiorczości na świecie, bo pan prezes Jan Kolański z Kolei Jędrzejczyka S.A. powiedział piękną rzecz, że kiedyś te 15-20 lat biznes zachodni przyjeżdżał robić akwizycje polskich firm. Dziś się okazuje, że polskie firmy robią akwizycje w Europie. Tego nie było w historii naszej polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości, więc mamy te sukcesy i o nich warto rozmawiać. Warto rozmawiać też o aspektach, które pomogły w tym, ale także rozmawialiśmy o kwestiach trudnych, jak nowa perspektywa Unii Europejskiej, 85 miliardów złotych. Mamy opóźnienie. Pierwszą perspektywę świetnie przepracowaliśmy, to 68 miliardów, gdzie Polska była chwalona, a dziś polski biznes czeka właśnie na te dotacje z Unii Europejskiej. Dziś inwestycje także publiczne czekają na te pieniądze, też poruszaliśmy te kwestie. Więc można powiedzieć tak, że uczestnik tego forum znajdzie coś dla siebie, bo od kwestii socjalnych, po internacjonalizację przedsiębiorstw, po dyskusję o geopolityce, o dyskusję o małych i średnich przedsiębiorstwach, o dużych przedsiębiorstwach i tak naprawdę przeplatały się tutaj wszystkie branże, więc można powiedzieć, że 9. Europejskie Forum Gospodarcze uważamy za bardzo, bardzo udane. Wczoraj, w tym pierwszym dniu, dopisali nam wszyscy goście. Wicepremier Piotr Gliński, były premier Krzysztof Jan Bielecki, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka, Jan Brzeziński, jak to niejednokrotnie tak, syn tego Brzezińskiego, tak. I świetny fachowiec i genialny ekspert i ważna dziś osoba też w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, to republikanin, właśnie ma swojego prezydenta. Też będziemy na pewno tutaj ten kontakt wykorzystywać. Panie prezesie, ale ja chciałem zapytać się o jedną rzecz, bo wy jako Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jesteście najbardziej, znaczy najpoważniejszym partnerem w przygotowywaniu i w realizacji tego przedsięwzięcia, jakim jest już 9. edycja forum. Ale czy na kolejne lata, obserwując to, co się dzieje, rozmawiając w kuluarach z przedsiębiorcami, z uczestnikami, macie już jakiś fajny pomysł? Bo mam nadzieję, że to forum będzie kontynuowane. I czy to forum, pana zdaniem, w przyszłości, a może już, jest takim motorem napędowym, który może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Łodzi, województwa łódzkiego, innych miast wchodzących w skład naszego województwa? Absolutnie tak, bo jakby celem też robienia tej imprezy jest pokazywanie Łodzi, pokazywanie regionu, pokazywanie Polski. Ja podam dla przykładu pierwsze spotkanie z panem Janem Brzezińskim, które miałem w niedzielę. Pierwsze pytanie, które zadał pan Jan Brzeziński, co ja mogę pomóc, co ja mogę zrobić, żeby więcej biznesu amerykańskiego było w tym mieście, w tym regionie. I tego typu pytań pojawia się bardzo wiele, bo tak jak wspominałem, to forum
jest spotkaniem ludzi z całego świata dziś. Głównie przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie pierwszy raz są w Polsce, pierwszy raz są w Łodzi, w naszym regionie i mogą dostrzec pewną szansę dla siebie, dla pewnych swoich inwestycji, albo mogą dostrzec partnerów na przykład handlowych, mogą zakupić tutaj towary. Więc to forum, między innymi celem tego forum jest promocja gospodarcza miasta, promocja gospodarcza regionu. Z uwagą słuchałem i pan również wypowiedzi pana Jana Brzezińskiego na temat wyboru nowego prezydenta Donalda Trumpa. I on w swojej wypowiedzi jak gdyby tonował emocje, próbował nas uspokajać. Jakie wnioski pan wyciągnął z jego wypowiedzi? Czy my jako Polacy, naród polski, po wyborach nowego prezydenta, po tej właśnie wypowiedzi, możemy być troszeczkę spokojniejsi, jak pan sądzi? Myślę, że tak. Ja nie jestem politykiem, więc zajmuję się przedsiębiorczością, gospodarką, ekonomią, więc jakby moje doświadczenia i myślę, że państwa wszystkich też jest tak, że wybory i kampania wyborcza to jedna, a później rzeczywistość jest zupełnie inna. Dziś ciężko mówić, można tylko prognozować, jak będzie zachowywać się Donald Trump. Na pewno pierwsze jego wystąpienia już jako prezydenta będą bardzo ważne i bardzo istotne, bo on o kierunkach pewnej swojej polityki powie, polityki też dla świata, polityki bezpieczeństwa. Dziś jest szósty, siódmy dzień po wyborach. Ciężko cokolwiek powiedzieć, jest prezydentem elektem. Myślę, że ważne jest, jaką grupę doradców wokół siebie będzie mieć, co ci doradcy będą rekomendować. Więc to jest też w historii w ogóle Stanów Zjednoczonych taka dość ciekawa sytuacja, że przedsiębiorca bez doświadczenia politycznego zostaje prezydentem. Więc myślę, że dla całego otoczenia, dla elit politycznych Stanów Zjednoczonych to też będzie nowe doświadczenie. Natomiast ja pana prezydenta Donalda Trumpa uważam za bardzo poczciwego, inteligentnego człowieka, który stworzył swoje imperium biznesowe. Na pewno nie stworzył go tylko i wyłącznie sam. Miał dobrych doradców. Potrafi słuchać. Wierzę, że też będzie słuchać swoich doradców, będzie mieć dobrych doradców, świetnych fachowców i myślę, że spokojnie możemy spać. Ja nie wierzę w to, że tak jak słyszę od wielu ekspertów, że teraz Ameryka pozostawi Europę samej sobie, to nie jest w jej interesie. Panie prezesie, jako Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego obserwuje bardzo dużą aktywność z waszej strony na różnych polach. Przykładem niech będzie poważne przedsięwzięcie, jakim jest forum gospodarcze i olbrzymie wasze zaangażowanie jako agencja, ale chciałbym również powiedzieć o tych przedsiębiorcach mikro, w skali mikro, których na co dzień wspieracie i samorządowcach. Mówię tu o inkubatorach przedsiębiorczości również łódzkim, zduńsko-wolskim. No i zapytam pana jako prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, co dobrego słychać w Sieradzu? Czy jest szansa na inkubator przedsiębiorczości? Czy trwają rozmowy? Proszę nie ujawniać absolutnie wszystkich szczegółów, jeżeli to nie ten czas i pora, ale jak to wygląda? Już niejednokrotnie się wypowiadałem, że chcemy realizować powstanie inkubatora w Sieradzu. Tu z panem prezydentem Sieradza Siewą wczoraj rozmawialiśmy też o tej inicjatywie. Czekamy na uruchomienie konkursu, ażeby pozyskać finansowanie na stworzenie takiego inkubatora. Poza tym inkubator zduńsko-wolski pokazał, że te inicjatywy są potrzebne. W ciągu roku praktycznie zapełniliśmy inkubator w Zduńskiej Woli, więc gdzie mieliśmy duże obawy, my sobie tak postawiliśmy cel w 2-3 lata go zagospodarować. Praktyka pokazuje, że prawie w rok go zagospodarowaliśmy, zostały ostatnie biura. Więc chcemy realizować, będziemy realizować nie tylko w Sieradzu, tu mogę powiedzieć, ale też chcemy robić w Kutnie, w Skierniewicach, w Piotrkowie Trybunalskim, chcemy rozbudowywać tą strukturę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję tego, co się dzieje w trakcie forum gospodarczego. A wszystkim przedsiębiorcom polecamy, nie wiem, bezpośredni kontakt z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, bo warto, panie prezesie? Warto. Jesteśmy instytucją, która nie przeszkadza, która jest skuteczna i która rzeczywiście pragmatycznie i praktycznie pomaga. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Oddaję krew. To bezpieczne. Przed pobraniem robione są badania lekarskie. Oddaję krew. Wiem, że wszystkie grupy krwi są potrzebne. Oddaję krew. Możesz to zrobić, nawet jeśli nie znasz swojej grupy krwi. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje zapisy dzieci na 13. edycję akcji Mikołaj i sponsor dzieciom spółdzielców. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub opiekun dziecka w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Aleja Pokoju 11C, pokój numer 14, pierwsze piętro, codziennie w dni robocze w godzinach 8-15. Wejście jak do Spółdzielczego Domu Kultury w terminie do 25 listopada 2016 roku. W programie przewidziane są zabawa, konkursy, poczęstunek i paczki od Mikołaja. Udział w imprezie jest bezpłatny. W imprezie mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2007-2011, korzystające z zasiłku rodzinnego, których rodzice lub opiekunowie wspólnie zamieszkujący są członkami Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy zapisie należy okazać dokument tożsamości i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy. Przypominam, że wszystkie nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program w piątek o stałej porze. Do zobaczenia!